Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Adam Krępiński. Urodziłem się 31 października 1919 roku w Bielsku, na Śląsku. Kiedyś było to Bielsko, potem zostałem połączony z drugim miasteczkiem Biała i powstało Bielsko-Biała. Ale to już są czasy współczesne. Ale urodziłem się w Bielsku, na Śląsku Cieszyńskim. I tam mieszkaliśmy, cała rodzina nasza. Bielsko to było bardzo ładne miasto. W górach. To był ten Beskid Śląski. Piękne tereny narciarskie. Więc póki jeszcze byłem dzieckiem, potem młodzieńcem, to chodziłem na narty. Zimą, a w lecie na wycieczki w górach. W góry Beskidu. Do szkoły chodziłem, do szkoły państwowej, to się nazywa inaczej, szkoła powszechna w Bielsku. Ona była ośmioklasowa. Nie, sześcioklasowa była tylko. Sześcioklasowa, a ja tam chodziłem 4 lata, do 4 klasy, a potem do 1 klasy gimnazjum w Bielsku. Był gimnazjum państwowe i tam zacząłem potem naukę już w gimnazjum od 1 klasy, z tym, że rodzice przenieśli się w 1931 roku do Warszawy. Ojciec dostał pracę w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. I razem z matką i rodzeństwem, ja miałem jeszcze brata starszego i młodszą siostrę, która jest była. Wszyscy pojechaliśmy do Warszawy i tu poszedłem do gimnazjum imienia księcia Józefa Poniatowskiego na Żoliborzu. I tam mieszkaliśmy na Żoliborzu zresztą. To były te lata szkolne. 39 rok, wybuch wojny. I co ja robiłem? Muszę sobie teraz uświadomić wszystko. Nie pamiętam. Ja wtedy jeszcze... Aha, zaraz, już pamiętam. Ja miałem pójść do lotnictwa i zostałem przyjęty, przeszedłem przez wszystkie egzaminy lecznicze, jakieś badania i tak dalej. I w 1939 roku we wrześniu miałem pójść do, na jeszcze 3-miesięczny kurs taki, szkoły wojskowej. Taki jak gdyby jakiś podstawowy i potem do lotnictwa. Do tego już nie doszło, ponieważ wybuchła wojna na początku września. 1 września dokładnie wybuchła wojna światowa. Więc wojsko mnie już nie wzięło. Ja zostałem po prostu w domu. No i tak się to potem potoczyło. Zaczął się okres okupacji niemieckiej od razu, bo Niemcy od razu nam zajęli cały kraj, a potem wspólnie ze Związkiem Radzieckim podzielili Polskę na dwie części. Do Bugu od wschodu był Związek Radziecki, a od Bugu tutaj granica szła wzdłuż Bugu. To już była generalna gubernia podległa Niemcom. Zaczął się okres okupacji niemieckiej. Ja od razu, raz z kolegami, wstąpiliśmy do konspiracji. To był Związek Walki Zbrojnej, jako główna organizacja wojskowa, wówczas ZWZ w skrócie.
Związek Walki Zbrojnej i tam zaczęliśmy szkolenie wojskowe, wybieranie, wykopywanie broni z czasów, kiedy jeszcze polskiej broni, bo polscy żołnierze broni zakopywali i myśmy to odkrywali tą broń, żeby zaopatrzyć armię naszą podziemną. No i szkolenie. Ja poszedłem, zostałem skierowany na kurs szkoły podchorążych piechoty. I ten kurs prawie ukończyłem. Aresztowany zostałem 1 listopada 1942 roku na takich polach tutaj. Nie pamiętam, jak to się nazywało. W zachodniej części Warszawy, właściwie jeszcze poza Warszawą, to były pola i takie laski, takie rzadkie, sosnowe, to rosły drzewka. I tam na tych polach, tam mieliśmy ćwiczenia 1 listopada 1942 roku, w dzień święta zmarłych, wszystkich świętych, to był świąteczny dzień, mieliśmy ćwiczenie już ostateczne, definitywne, taki egzamin na ukończenie kursu szkoły podchorążych. I wtedy w czasie tych ćwiczeń Niemcy otoczyli cały ten teren, te laski, te wszystkie te pola, wydmy jakieś tam były. Ja uciekając, myśmy dostali polecenie rozejście, rozeszliśmy się i ja poszedłem, prosto wpadłem na grupę tych gestapowców, SS-manów. No i oczywiście zatrzymali mnie, włożyli do samochodu i przewieźli mnie do gestapo, no tej na Walei Szucha, na przesłuchanie. Przesłuchanie było dosyć ciężkie, trudne, z biciem, no ale jakoś to przeszedł wszystko, bo znowu mnie wsadzili do tego samochodu i mieli mi zawieźć do więzienia, ale w międzyczasie załapali jeszcze drugiego. Który znaleźli jego nazwisko u tego, bo oprócz mnie aresztowano jeszcze drugiego chłopca, który miał notesik, gdzie wszystkich swoich kolegów podpisywał z nazwiskami, imionami, adresami, telefonami itd. Więc na to podstawie tego złapali trzeciego jeszcze, z tego notesy go wzięli. No i wszystkich nas wtedy trzeci tam potłuczono, przesłuchano i zawieziono na Pawlik. Z gestapo. Najpierw będziemy naszukał gestapo na tym przesłuchaniu. Potem przyjrzymy na... I to było moje spotkanie z Pawlikiem. Pierwszy raz właśnie 1 listopada 1942 roku. W dniu święta wszystkich świętych. Na Pawiaku najpierw wzięto mnie do łaźni, tak zwanej małej łaźni, która mieściła się na 8 oddziale Pawiaka. Mała łaźnia, taka gdzie takie parę osobowe transporty tam się myto, kąpano i dopiero to kierowano do celi. Więc
Więc przeszedłem przez to właśnie i znalazłem się w celi na oddziale 7. To były też pokoje, były takie tak zwane przejściówki. Pokoje na pobyt przejściowy, kiedy były przesłuchania, sprawdzania i tak dalej, a potem już, jak już więzień został przesłuchany i tego dano do wielkich sali, które były wyżej na piątym, no, nie wiem, czy który, jak to się oddziały nazywały, w każdym razie oddział 7 i 8 to były przejściówki. Małe cele. I tam przebywaliśmy w krótkich, na krótko, przeciętnie 2 tygodnie tam się siedziało, a potem dopiero po przesłuchaniach, po zakończeniu śledztwa wysyłano do wielkich cel na górne piętra. To wszystko oczywiście na Pawiaku. Ja, jak już przeniesiono mnie do takiej wielkiej celi, gdzie było nas 20 kilka osób, a cela była na 8 osób, także to trzeba było leżeć tam koło siebie rzędem, równocześnie się przekładać z jednego boku na drugi, bo inaczej nie można było pomieścić na tej podłodze. Rozstawiały się silniki na podłodze i tak wszyscy leżeliśmy pokotem na tych silnikach. Poznałem sporo ludzi tam wtedy. Znajomych poznałem. No to nazwiska to nie bardzo sobie w tej chwili przypominam, ale pamiętałem już wszystkie. Tylko to tyle czasu minęło, że już teraz nie pamiętam. Co dalej mógłbym powiedzieć? Więc po tej przejściówce, jak poszedłem już do dużej celi, to był oddział 6 chyba Pawiaka. Nie wiem, czy to gdzieś mają tam zapisane te oddziały poszczególne, jak to było. Ale to była wielka cela, no, i tam były same wielkie cele na tym 6 oddziale. Takie wielkie i to już było takie się nasiedzenie na długi czas po przesłuchaniach. Ale ja mnie to nie odpowiadało takie bezczynne siedzenie w celi, jeszcze nie wsiadłem nic do roboty, bo to nie było zajęcie. Jakieś tam reparacje się już wszyscy robili. Sterowali skarpety i tak dalej. No ale ja nie chciałem pójść gdzieś na jakąś funkcję, jak to się mówi, pójść na funkcję. Więc jeden z kolegów, który właśnie przeszedł na funkcję, prosiłem go, żeby mnie też znalazł jakieś miejsce, żebym mógł gdzieś pracować na tym Pawiaku. I bardzo szybko, w ciągu tygodnia czy 10 dni, on powiedział, że już jest dla mnie. Wzięto mnie z tej celi, wyjęto i dano mi funkcję takiego pracownika do obsługi osób kąpiących się w małej łaźni. Na 8 oddziale była tak zwana mała łaźnia, gdzie przyjmowano transporty więźniów, takie nieduże. Bo to takie po 2, 3, 6 osób. Nieduże transporty. Nie szły do wielkiej tej łaźni, bo ta wielka łaźnia to była w oddzielnym budynku na dziedzińcu Pawiaka. To była mała łaźnia na 6 oddziale Pawiaka. I tam ja zostałem razem z drugim kolegą, byliśmy takimi bademajstrami, czyli kąpielowymi. Myśmy musieli przyjąć takich z transportu, przeważnie bardzo pobitych, potłuczonych, poranionych. I ten puścić wodę gorącą, ciepłą,
przypilnować, się umyli, dodać im jakieś mydła czy coś takiego. I przypilnować w kąpieli i potem stamtąd już szli do dużych cel takich zbiorowych. To już było nie, oni szli do tych przejściówek, bo to dopiero po, w dniu przyjęcia, w dniu aresztowania oni przychodzili i wtedy też po misji, zdrowo potłuczeni, szli na przesłuchanie, a potem dopiero po przesłuchaniach z tych małych cel, gdzie było po 3-4 osoby, przenoszono ich do wielkich cel, już gdzieś tam na wyższych piętrach Pawiaka. To było o tyle dobre, że miałem zawsze informacje z miasta, bo ci ludzie przychodzili, coś mówili, co się dzieje w Warszawie. Jakieś dane o tym, o aresztowaniach, o tym, co Niemcy tam urządzają, co wyrabiają, jak traktują ludzi, no to wszystko były straszne rzeczy. Ale oni to wiedzieli i sami zresztą zostali aresztowani. No i opowiadali wszystko, co mieli. To tak w tej, przy tej kąpieli, to ci Niemcy tego nie mogli słuchać, bo tu woda szumiała, lało się. Także można było porozmawiać, dowiedzieć się o tych świeżo aresztowanych, o sytuacji w mieście. Na tej funkcji byłem od połowy grudnia aż do końca pobytu na Pawiaku. Jako w tej małej łaźni pracowałem. Nie było to długo, bo to było pół grudnia, potem styczeń, luty, marzec i transport był 16 marca. Transport. Tego nie widzieliśmy, ja nic nie wiedziałem, tylko nagle, to była niedziela, wyrwano mnie z mojej pracy, z mojej celi i ten, do transportu, żeby się przygotować. Co szybko, to 5 minut było na to przygotowanie. Miałem kawałek chleba, to sobie paczka z domu dostałem, to też miałem jakieś jedzenie i ten, i wszystko to zawijałem w koc, bo nie było czasu, jakieś, ani nie było z czego zrobić, jakieś paczki, czy torby, czy coś takiego. Zawinąłem to w koc i zarzuciłem na plecy i z tym kocem na plecach, z tą swoją całą własnością moją, wyszedłem na dziedziniec i wszyscy inni tak samo, załadowali nas na ciężarówki i zawieźli mnie nas na Dworzec Wschodni. I tam władowano nas do pociągu. Pamiętam, że ładowano po 50 osób do jednego wagonu. 50 więźniów. Ja znalazłem się w jakimś takim wagonie, gdzie byli i mężczyźni, i kobiety, to wszystko tak razem. Dawali specjalnie, żeby te, że kobiety powstrzymają od jakichś ucieczek i tak dalej, że będą hamować się poczynania nielegalne. No i tym pociągiem dojechałem do Lublina. I w Lublinie nas wyładowano na dworcu jakimś towarowym i piechotą pognano na Majdanek. To był kawał drogi. Trzeba było jechać z tym workiem na plecach, rzeczy zawinięte w koc. Ledwo dolazłem, to było już 11 w nocy, jak dolecieliśmy, doszliśmy do tego Majdanka.
tam otwarte drzwi takiego wielkiego bloku i ładowano, kilkaset osób do tego bloku nas ładowano. Myśmy się, rzuciliśmy się na podłogę, byliśmy już potwornie zmęczeni i tak jak upadłem na podłogę, tak zasnąłem od razu. To było potworne przemęczenie po tym całym dniu jazdy, po tych nerwach i po tym pieszym marszu na Majdanek. To był kawał drogi z dworca towarowego na Majdanek. No w końcu zasnąłem od razu, inni też, tak, żeby się położyli, jak byliśmy w tych płaszczach, tak. Położyli wszyscy na pokotem, koło siebie na podłodze i zasnęliśmy. I to był pierwszy dzień pobytu na Majdanku. Kiedy to było, to dokładnie nie potrafię powiedzieć. Ale było to gdzieś 16 marca, wyjechaliśmy z Warszawy. 17, ale 18 marca to musiało być. Bo jechaliśmy tym pociągiem strasznie długo. Niemcy się zajęli sobie takie miejsca, takie, każdy wagon towarowy albo co kur miał taką wieżyczkę, gdzie można było stać i pilnować, jak transport przebiega. No to oni z tych wieżyczek strzelali do więźniów, jak widzieli, ktoś próbuje uciekać. Bo uciekali, przez okno wyskakiwali, jakoś dziury w podłodze, jak zrobili i pod podłogą jakoś się wydostawali na peron. Z mojego wagonu nikt nie uciekał i dojechaliśmy w ten sposób na Majdanek. Ale podróż trwała długo. I w ten sposób skończył się mój okres pobytu na Pawiaku. Pierwszy pobyt na Pawiaku. A pobyt był straszny. To było naprawdę to, co się działo na Pawiaku wtedy, bo to był już 43 rok, może i 4, ja nie pamiętam, jak to było, kiedy już Niemcy w każdym razie już pamiętam, że byłem szczęśliwy, że z tego Pawiaka mnie zabrano. Bo ten pobyt, te 3 miesiące na Pawiaku, to były tragiczny okres, tragiczny, więc potworny. Nie do przeżycia. Także ja się już modliłem o to, żeby do obozu koncentracyjnego, mimo że ten obóz to był w perspektywie najgorsza, jaka mogła być. Ale była moim zdaniem na pewno lepsze niż pobyt na Pawiaku. Teraz coś powiem o tym pobycie na Pawiaku. Jak nie mówię, to był od początku, właściwie od 1 listopada, jak zostałem aresztowany, to od razu tego samego dnia już wieczór znalazłem się na Pawiaku, w tej przejściówce. Więc cały listopad, grudzień, styczeń, luty do 16 marca. To był mój okres pobytu na Pawiaku. Chciałam się zapytać, czy pan pamięta numer celi? Proszę? Czy pan pamięta numer celi, w której pan przebywał, na oddziale 7? Nie pamiętam.
a później pan był na oddziale szóstym, tak? Na górze, tak, to jest był szósty oddział. Mhm. Te wielkie cele takie już. Mhm. To jest, ja byłem najpierw na siódmym w przejściówce i potem na szóstym. Mhm. Już na stałe mnie tam włożyli. Czy pan pamięta, nie pamięta pan nikogo już ze swoich współwięźniów z celi? Ja pamiętałem bardzo dużo współwięźniów, a to już mi wszystko uciekło z głowy. To jest 80 lat minęło. No tak, prawie 80, 70 kilka lat. Nie. Ja miałem notatki, robiłem, ale to wszystko przepadło. Niestety, nie mam. A czy mógłby nam pan opisać, jak taka cela wyglądała? Jak, w ogóle jak wyglądał dzień na Pawiaku? Dzień na Pawiaku. Wiem, że był apel rano, przed śniadaniem. Trzeba było ustawić się w rzędzie czy w drutym i odliczyć kolejno. Także ile więźniów sprawdzali, ilościowe. I potem przyniosło śniadanie. Pod drzwiami zatrzymywał się kocioł z jakim jedzeniem i na miski nalewano tą zupkę jakąś taką, tam, kaszę, coś takiego. No, potem śniadanie już, potem... To oczywiście oni się znęcali, bo jak ktoś chciał wyjść do toalety, to ci SS-mani ustawiali się wzdłuż korytarza rzędem i po kolei każdy pał pejczę brał tych przechodzących. Także trzeba było tak przejść, żeby się jak najmniej tych razów dostać. To i to potem szybko do powrotem i znowu te razy. Także każde wyjście z celi to było połączone było z biciem, z takim terrorem. A jak często wyprowadzano do toalety? Proszę? Jak często wyprowadzano do toalety? Ja już tego nie pamiętam. Ale myślę, że 2-3 razy dziennie na pewno, tak. A na noc to w celi stała takie jakaś beczka, do której można było oddawać wszystko, mocz, chwały i tak dalej. Do tego świerdziały kropienne, ale to jest. A że było bardzo ciasno, więc wiele osób musiało leżeć tuż przy tej beczce. Obrzydliwe to było wszystko. Ale czy tak złe warunki były również na szóstym oddziale? W tej celi już po odbyciu kwarantanny? Tak, nie, tego dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że tam były lepsze warunki. Na tych oddziałach stałych już to już było jakoś bardziej kulturalnie niż w tych przejściówkach. Ale jak było, to tego już nie pamiętam. Sale były przepełnione okropnie. To w salach tak. 8-osobowych spało nas 20-20 parę osób. Składały się materace, a na dzień te materace układały się pod ścianami jeden na drugim i to służyło do siedzenia. Siedziało się w kółko na tych materacach, na tych siennikach właśnie, nie materac. Pod ścianami, no ale można było siedzieć, można było coś robić, sobie rysować, pisać, szyć. Jakieś zajęcie każdy się tam znalazł. Czy pan miał kontakt, że tak powiem, z wolnością? To znaczy, czy pan wysyłał jakiś rodzaj grypsu do rodziny na przykład? Czy pan na przykład dostał też z wolności jakąś informację? Nie, z Pawiacha nie można było wysłać grypsu. I nie było przez kogo wysłać.
Bo tam tylko byli SS-mani, więźniowie SS-mani, tam nie było SS-manowi, takiego krzyczeć nie można było. Tak, i nie, ani umieścić w jakimś chlebie czy w czymś. Można było dostać grypsu jakoś w chlebie, od rodziny, patrz co coś tam mogło być, tak, zawinięte. Natomiast z Majdanka szło, to można było grypsu wysyłać, bo tam przychodzili prywatni robotnicy do pracy na Majdanach. I oni te grypsy doręczali do rodzin, tak. Robili to uczciwie. A czy pan pamięta, jeszcze a propos tych warunków w celi, czy były jakieś insekty? Na pewno były. Robiono przeglądy, kazano sobie. Co tydzień robiono tak zwany przegląd bielizny i trzeba było tu wszędzie w strzechach patrzeć, że nie ma wszy. Tak. No i zrobiono takie przeglądy. Oczywiście wszy były, gnidy też. No. Ludzie słabo umyci, bo tam były, no, do warunków do mycia nie było, tylko ta łaźnia. A to razem to się dostawało tylko do kąpieli przy wyjściu i potem przy wyjściu, także to siedziało się na górze bez kąpieli, bez żadnych. I mycie też było mizerne, bo to tylko woda z kranu, do takiej rynienki się to się dało. Zimna woda oczywiście. Także warunki higieniczne nie były dobre. No. Takie były, jakie były. A czy pan otrzymał jakąś paczkę z domu? Tak, dostawałem paczki. Raz w miesiącu można było dostać paczkę. Ale czy tam akurat nie dostał pan żadnego grypsu? Nie udało się przemycić w takiej paczce? Chyba nie. Chyba nie. Nie dostałem żadnego grypsu na Pawiaku. Natomiast na Majdanku już było łatwiej te grypsy przemycić. Proszę nam powiedzieć, co było w takiej paczce? To zależało już co rodzina zapakowała. Były bogatsze paczki i były biedne. Tylko chleb, jakiś tłuszcz, cebula, bardzo ważną. No i co? Też jakieś owoce jeszcze. To, co kto miał, to dawał. A ile razy był pan przesłuchiwany na szucha? Ile razy? Ja byłem przesłuchiwany 3 razy. 3 razy mnie wzywano tutaj na Awalei Szucha do Gestapo. Pierwszy raz to było to przesłuchanie 1 listopada w chwili aresztowania. Prosto do Gestapo mnie wtedy zawiesi. I dopiero potem na Pawiak. A potem z Pawiaka jeszcze 2 razy mnie wzywano do Gestapo. Też ten sam oficer, gestapowiec, mnie przesłuchiwał. Ale też były takie przesłuchania, właściwie takie. Raczej już takie życzliwe dla mnie, bo tam rodzina jakoś się do niego dostała, nawiązała kontakt z nim i także on już był przez tę rodzinę moją troszkę taki lepiej usposobiony do mnie. To znaczy to pierwsze przesłuchanie było połączone z biciem, tak? Tak jest, tak. A już pozostałe? Następne nie. Już były bez bicia. Jakoś tak życzliwi na mnie, patrzy na mnie, bo już widzisz, już był przez rodzinę, wie, że to
że to ja nic takiego nie zrobiłem, że ja byłem po prostu patriota walczę o Polskę niepodległą i tak dalej. To im się podobało nawet. A czy pan pamięta, w której celi pan przebywał na Szucha? Proszę? W której celi pan przebywał na Szucha? Oczekując na przesłuchanie? W tak zwanym tramwaju. To było na parterze taki długa taka sala, gdzie się siedziało po trzy osoby koło siebie i potem przerwa i potem znowu trzy osoby, a w środku SS-mani patrzyli się. I to nie wolno było się odezwać. To było całkiem milczące. Siedzieć nie wolno było schylić do kogoś, nachylić, coś szeptać, nic, bo od razu bicie było. To był tramwaj, tak zwany tramwaj, gdzie się czekiwało się na przesłuchanie. Obrzydliwe to było, ale było. No. Ale czy pan był, gdzie pan był przesłuchiwany? Czy pan potrafi na to powiedzieć? Nie, tego numeru pokoju nie pamiętam. Ale był pan wyprowadzony? Zawsze ten sam oficer Gestapo. Ten sam. Ten, co mnie zresztą aresztował, bo pan był na tym, w tym miejscu, gdzie nas aresztowano, na tym polu tam, gdzieś tam. To on tam brał udział w tym. I potem mnie przesłuchiwał każdy raz, on. Zawsze miał tłumacza. Tłumaczem był taki brunet. Nawet pamiętam jego nazwisko. Nie wiem, pani gdzieś ma te nazwiska tych tłumaczy, może. Nie są tu w rejestrze gdzieś? Nie mamy też pełnego rejestru. Ja nie pamiętam. Nazwisko było jakieś niemieckie, ale ten. I on mówiący dobrze po polsku, tak. Ten tłumacz, jak on się nazywa, ten. Pamiętałem oczywiście, a dziś już nie pamiętam. A co pan zapamiętał z Pawiaka tak najbardziej? W sprawie? Ogólnie, co panu tak się wyryło najbardziej w pamięci z Pawiaka? Jakaś sytuacja, wydarzenie? Z pobytu w Pawiaku? Tak. Ja, jak już byłem na funkcji, to wychodziłem, miałem celę otwartą, znaczy nie musiałem siedzieć zamknięty, nie siedziałem, tylko mogłem wyjść na korytarz, prawda, mogłem pójść do toalety i tak dalej, już nie byłem tak kontrolowany jak inni, którzy byli w zamkniętych celach. Pamiętam takiego Żyda, który na korytarzu siedział i czyścił buty SS-manom. Znana postać zresztą. Taki Żyd niedużego wzrostu. On sobie siedział na jakimś takim stołeczku i w sposób artystyczny powodził. Czyścił te długie buciory SS-mańskie. Robił z nich dosłownie lakierki. Tak fantastycznie to potrafił je doprowadzić do takiego stanu idealnego. Tak. Robił to sumiennie, solidnie, licząc na to, że kiedyś wyjdzie na wolność. Ale o ile wiem, już nie wyszedł. Bo był w końcu przyszedł dzień, kiedy wszystkich wykończono. Wszystkich wymordowano. Na powieku. Tych, którzy zostali tam. To znaczy tych Żydów, tak? Proszę? Żydów, tak. To był dzień, który ja pamiętam. Bo wtedy nie pamiętam, kiedy to było, ale któregoś dnia zobaczyliśmy, że na tych wieżyczkach kontrolnych normalnie siedział jeden
SS-man, a wtedy były już po dwójki, po trzech na każdej wieżyczce i wszędzie między drutami, a tym też byli SS-mani wszędzie stali, że coś się szykuje. I w pewnym momencie weszli do celi i powiedzieli, że Żydzi na tą stronę, a Polacy na tą stronę przekreślili. I wtedy nas wyprowadzili, a Żydów poprowadzili w innym kierunku. Taka selekcja została przeprowadzona. I to był ostatni dzień życia Żydów na Pawiaku. Wszyscy zostali wymordowani tego dnia. Wyprowadzeni, wywiezieni gdzieś poza miasto, gdzie były przygotowane już takie rowy, głębokie, szerokie rowy, gdzie kazano ustawiono wszystkich, jedno obok drugiego, nawet rozebrano. I na golasa, i potem jak oni tak stali wzdłuż tego rowu, to wtedy karabiny maszynowe tam stali SS-mani z centralnym CHM-ami i pa, tak tylko jechali rzędem po tych, a ci ludzie wpadali do rowów, do tego głębokiego rowu. To była już sprawa, jak likwidowano kompletnie już Żydów w Warszawie. To już był okres, kiedy już likwidowano Pawiaka, już to więzienie zostało opróżnione, wszyscy wywiezieni, zostali tylko Żydzi przeznaczeni na śmierć. I wtedy wszystkich rozstrzelali. I pamiętam drugie takie rozstrzelanie, to było 3 marca. To już na Majdanku. Wszystkich znowu Żydów zgromadzonych na Majdanku. Wszystkich po prostu wyprowadzono do lasu i tam rozstrzelano. Też do takich rowów od razu wpadały ciała. To było tysiące tych ludzi. To było 3 dnia. Trzeciego maja czy kwietnia 1944 roku. To jest zapisane w historii. Nie wiem, czy pamiętają Państwo. Rozstrzelanie wszystkich Żydów. Wtedy 18 tysięcy Żydów rozstrzelano. Chciałabym się jeszcze zapytać o funkcję, bo Pan mówi, że to znaczy, kiedy Pan był funkcyjnym od połowy grudnia 1942 roku, tak? Tak. To Pan był cały czas, był Pan osadzony na oddziale 6, nie na innym oddziale, tylko cały czas już na tym oddziale 6, tak? No nie, ja byłem, najpierw byłem w przyjściu w celi. Tak, tak, a później a na oddziale 6. Potem już na stałe w tej dużej celi, ale potem już jak mnie wzięto na funkcję, to poszedłem, miałem taki pokoik przy łaźni małej, taki dwupokojowy. Celę taką, gdzie byłem z drugim kolegą, który razem ze mną był też takim kąpielowym tam. Mm-hmm. Ale to Państwo byliście już na stałe przeniesieni, tak? Tam, bo to znaczy tak, Pan był w celi, w przejściówce, tak? Na oddziale 7, tak.
Później po odbyciu kwarantanny był Pan przeniesiony na oddział 6. Tak, i do dużej celi. Tak. A później, kiedy Pan dostał się na funkcję, był Pan przeniesiony do innej celi jeszcze, do tak? Do małej celi, razem z kolegą pełniliśmy funkcję tych kąpielowych w małej łaźni. Tak. Czyli to było na oddziale? 8. 8. Tak. Tam gdzie łaźnia, to już przy łaźni samej. Teraz najgorsza rzecz to te nocne rozstrzeliwania Polaków. To jest to, co ja do dzisiaj tego nie mogę. Nie jestem w stanie tego przeżyć, co się działo wtedy. To były tak tragiczne, tak bestialskie historie. Ja tego nie mówiłem na razie. Ale to wtedy, jak myśmy tylko byli dwaj w tej celi koło małej łaźni, na 8 oddziale, to obok też były dwie cele śmierci. Też koło tej małej łaźni. I koło naszego pokoju, gdzie myśmy mieszkali z tym kolegą. Gdzieś około północy, codziennie to było, dzień w dzień. Myśmy już mieli zgaszone światło, oczywiście, wszystko było cisza kompletna. To nagle słyszeliśmy głosy tu pod duch, buciory, to się smańskie, i potem zgrzyt klucza w zamku, gdzieś obok, niedaleko. I głos tego esmana do więźnia, który tam widocznie siedział, z więźniów, kom. Chodź, wywoływał w ten sposób tego więźnia z celi, a to była noc. Ci więźniowie musieli wiedzieć, że coś, nic dobrego ich nie czeka, no ale musieli wyjść, musiał jeden wyjść na tą kamę, na korytarz, i potem prowadzili ich obok do takiej celi straceń, gdzie po prostu zamordowano takiego więźnia. I też wszystko było szybko, to wszystko było tuż obok, jedna cela obok drugiej, i cisza zupełna, nocna. I w tej ciszy ten więzień wyprowadzony ze swojej celi do takiej celi śmierci. Ja nie wiem, jak to wyglądało, bo tym nie widziałem tego. Ale mówili mi, że ten stryczek, fakt powieszenia, to się odbywał na krasie okiennej. Co to? Na krasie okiennej była taka ten sznur do powieszenia. I takiego więzia stawiano na stołku, zakładano mu stryczek na szyję, przywiązany do tej kraty okiennej, i potem wytrącano ten stołek i on zawisał. Ale zawisał tak, że on żył. On ciągle żył, ten człowiek biedny. To nie było to, że on umarł od razu przez powieszenie. Nie, to było na kiełce. Ja to odtwarzam sobie dźwiękowo, co się działo w tej celi, bo słyszałem wszystko. Słyszałem. Najpierw on się kłócił, nie chciał tego. To mu zmusił do tego, żeby włożył ten stryczek na szyję i żeby zawiść na tym. I potem ten stołek go wytrącił. I potem
ten charkot, charkot umierającego człowieka. Coś makabrycznego, tak. Makabryczne. To nie do. Co? Nie do mnie, nie do. Nie do zapomnienia. To było makabryczne. To po prostu uczestniczyłem w śmierci tego człowieka. W jego zamordowaniu po prostu. Jak on po prostu umierał. Umierał. Już nie płacząc, nie rytm, tylko harcząc. Harcząc umierał. No. Zresztą nie zawsze to się udawało, co mam. Czasem taki był silny, że się nie dał sobie włożyć tego styczka. Nie chciał wejść na stołek, włożyć styczka. Tylko się bronił. On się bił z tym zesłanym. Taki młody Polak, silny, wysportowany, wygimnastykowany, to on był lepszy niż ten zesłan, który miał w głowie wszyscy. I po jakimś takim szamotaninie, gdy ten zesłan już był zupełnie osłabiony, już nie dawał rady, to wołał o pomoc. I wtedy przychodził drugi, jak zresztą wchodził do tej celi śmierci i z pistoletu strzelał do tego więźnia, żeby go zabić już. Nie czekali na to, by go powiesić, tylko po prostu zastrzelić, bo nie dali rady, żeby go obezwładnić. Więc te walki bardzo często były w tej celi. To co noc takie, jedna, dwie osoby, najgorzej jak młode dziewczyny też tam zabijamy w ten sposób. Też zakładano stryczek na szyi i płakały, no straszne rzeczy to były. Wiedziały co się dzieje. To nie, dla mnie było to coś też nie do przeżycia w ogóle. Ja leżałem na tej swojej jakiejś, na tym, nie ma teraz, to był taki siennik jakiś taki, na tym sienniku w swojej celi z tym drugim kolegą i tylko słuchaliśmy, co się dzieje. Wiedzieliśmy dokładnie z tego, co się dzieje, co się tam działo. To było makabryczne. Uczestniczyliśmy po prostu w mordowaniu tych biednych, młodych ludzi. Dokładnie wiedzieliśmy, jak oni to robią, jak oni mordują. Bezwzględnie zupełnie. Bez litości żadnej. Następnego dnia, po takiej nocy, bo to był na korytarzu przed tymi celami śmierci, stał na środku korytarza stołeczek. I na tym stołeczku było ubranie. Czy to kobiety, czy mężczyzna, zależy kto to był. Został strasowy tam. Pięknie to było poukładane w kostkę. Ten stały strój i męski, i żeński. Ale to były przepiękne rzeczy. To byli ludzie bardzo zamożni, którym tam zamordowano. To była jakaś elita polskich. Ludzie zamożni, pięknie ubrani. I to oni musieli być wzięci gdzieś na jakiejś uroczystości, bo na co dzień tak się nie chodzili ubrani. Ani kobiety też w takich strojnych sukniach nie chodziły. To one, Ci straceńcy, którzy zostali tam zamordowani, oni zostali wyjęci z jakiejś uroczystości rodzinnej. Czy to ślub był jakiś, czy wesele. Ja nie wiem, co to było. Byli wszyscy ubrani niesłychanie elegancko i pięknie. Te buciczki takie, szpilki. Stojące pod tym stołeczkiem. To wszystko było przepiękne.
najwyższym gatunku. Tam nie było biednych ludzi. To wszystko byli bardzo zamożni ludzie, którzy bardzo wam o tym. Zwłok już tam nie było, nic. Tylko ta odzież pięknie ułożona na stołeczku. Każdej kobiety i każdego mężczyzny. Co jeszcze? Chciałbym się pani dowiedzieć. Dla mnie to było nie do przeżycia. To było coś strasznego. Te nocne mordowanie na pawiachów tych ludzi. Tych biednych, młodych ludzi polskich, Polaków, kobiety, mężczyzn. To było coś makabrycznego. Ja to wszystko słyszałem. Słyszałem płacz tych kobiet. To obrona, walka, jaką toczył taki Polak z SS-manem. Straszne to było. Już marzyłem o tym, żeby pójść do najgorszego obozu koncentracyjnego. Myślałem, to być zawsze lepsze niż tutaj słuchać te nocne mordy dosłownie, mordowanie młodych ludzi. Młodych, przystojnych, pięknych ludzi. Czy pan pamięta, czy były psy na pawiaku? Proszę? Czy pan pamięta, czy były psy na pawiaku? Wszy? Psy, psy. Psy? Tak. Nie, nie było, przecież nie widziałem. Nie było. SS-mani z psami nie chodzili. A zapamiętał pan jakiegoś szczególnie okrutnego wachmajstra? Strażnika niemieckiego albo ukraińskiego? Kogo? Czy zapamiętał pan jakiegoś szczególnie okrutnego strażnika więziennego? SS-mana? Oni wszyscy byli okrutni. Trudno mi wyróżniać z indywidualnie, mi trudno było, bo ja z nimi indywidualnie rozmowy nie prowadziłem. Widziałem tylko, jak oni wyprowadzali z celi ten chodź i potem jak mordowali, no. Jak walczyli z tym więźniem, bo niektórzy się poddali od razu, założyli się do styczek i tylko jakoś płakali, jęczeli kobiety, to płakały na głos, a mężczyźni jakoś to znosili spokojnie, ale niektórzy walczyli o życie. To powiedzieli z góry, że ja za darmo życia nie oddam. I walczyli ciężko z takim SS-manem. Ten SS-man wychodził potem w kompletnie poszarpanej odzieży, pokrwawiony, brudny. Potem pukał do naszej celi, wchodził, żeby otworzyć, bo właśnie, żeby mógł się umyć, bo był cały w krwi tego Polaka i własnej krwi, bo też został pokaleczony dobrze. Noce na pawiaku to jest najstraszniejsze. Nie do zapomnienia. I ta noc w nocy tak się powtarza. Czy w czasie pana pobytu odbywał się spacer więzienny? Odbywał się spacer więzienny, tak.
A Jacek już nie pamiętam, jak to było. Nie przypominam sobie. Więc mówić o transportach, tak? Więc ten pierwszy transport to był na Majdanek, właśnie z Pawiaka. To było na początku kwietnia 2004 roku. A to nie była połowa marca? Proszę? To nie była połowa marca 1943 roku? Możliwe, żeby ja sobie nie mogę dokładnie sobie przypomnieć. W każdym razie był to w ten sposób, że na Pawiaku do transportu kazano się nam przygotowywać i mnie wywołano tych więźniów, którzy idą w transport. I dano 5 minut, żeby zabrali swoje rzeczy i przygotowali się do wyjścia. I tak, ja pamiętam, że wszystkie swoje rzeczy, co ja miałem, akurat paczkę z domu i to, co miałem swoje rzeczy, to w koc włożyłem, związałem ten koc i na plecy wrzuciłem na plecy, bo nie miałem co, nie miałem żadnej torby, nic przecież. Tylko w tym kocu to zawinięte. I wyszedłem na dziedziniec. Tu już wszyscy też powychodzili. No i sprawdzali listę. Niemcy. I kazali się ładować na ciężarówki. Nie było to łatwe, bo to trzeba było wejść po jakichś klapach, po tych klapach otwartych. Ale jakoś powłaziliśmy na nim. I potem jedziemy tymi ciężarówki z plandekami, także nic nie było widać w zasadzie, gdzie jedziemy. No ale po jakoś można było to, znając miasto, zorientować się, że jedziemy na Dworzec Wschodni. Towarowy. To nie było tam, że nie było tam żadnych takich budynków dworcowych, tylko pole, tory, to kolejowe i jakieś takie chodniki, pod których się trzeba było pójść i dojść do pociągu. Też kolejno ładowali po 50 osób do jednego wagona. To było dużo ludzi, bo to każdy jeszcze miał jakiś ten dobołek przecież na plecach czy w ręku. Więc to wszystko zajmowało miejsce. No ale musieliśmy się zmieścić. Niemcy zachowali sobie środek wagonu towarowego, gdzie były takie szerokie drzwi na obie strony i tam SS-mani siedzieli z karabinami maszynowymi i ten środek mieli zalesili zajęty. A więźniowie byli po dwóch stronach, po 25 więźniów z każdej strony. W ten sposób ruszyliśmy, oni te drzwi troszkę przymknęli, ale zostawili sobie trochę możliwość patrzenia przez te niedomknięte drzwi, żeby wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz. Nie zatrzaskiwali tych drzwi tak gruntownie. No i tak było przystanki, przystawali na
czasie tego transportu. Jest nic, niż nie dodawali, ani picia, nic nie można było dostać. Oni sami coś tam mieli, jakieś butelki, coś popijali. I taki transport to są zwykle bardzo długo. Całą noc i pół dnia bardzo długo się jechało do tego Majdanka. Oczywiście strzały po drodze było słychać, bo z tych wieżyczek strzelali Niemcy do uciekających. Jak ktoś wyłamał deskę w podłodze i przez tą deskę chciał na peron zejść, to Niemcy strzelali, ale to było trudno, bo to było pod pociągiem. Także tam zwykle takie, jeżeli szczęśliwy wypadł z tego wagonu, to już potem chyba miał siłę, żeby jakoś podnieść się i wyjść stamtąd. Gorzej jak wyłamali drzwi i trzeba było na boki, to wtedy byli widoczni na tej skarpie. Jak się z tej skarpy stracali, to Niemcy strzelali i rzucali granaty. I to można by zginąć. Także te przejazdy to były też pełne emocji. Strzałów. No to chyba wszystko, co mogę powiedzieć. A z Majdanka wyjechał pan jeszcze do Gross-Rosen, tak? Proszę? Jeszcze pan przebywał w obozie w Gross-Rosen. Z kim? Nie wiem. Nie, z Majdanka, bo był pan na Majdanku, tak? Tak. A później? A później Gross-Rosen. Z Majdanka, ponieważ zbliża się front, tutaj wschodni, to przywieźli nas do Gross-Rosen. To był na Dolnym Śląsku obóz koncentracyjny. Mieszczący się na szczycie takiej góry, szło się taką uliczką, krętą pod górę cały czas, a z tych domków solących takie nędzne domki, im takie stare niemery wyrazili, pluły na nas. Jeszcze im było mało. No i tak. A jeśli chodzi o porównanie warunków na Majdanku i w Gross-Rosen, to gdzie było ciężej, gdzie były cięższe warunki? Jak pan to wspomina? Gross-Rosen to był tylko obóz rozdzielczy. Tam się przyjmowało się duże transporty i potem mniejsze transporty rozsyłali do obozów pracy. Także tam się nie siedziało w Gross-Rosen długi czas. To był tylko obóz rozdzielczy, gdzie taki duży transport z Majdanka, to on po kołowiec ubywał. Ludzie wysyłali do mniejszych obozów, gdzie pracowali. Ja pracowałem na tokarni, jako tokarz na przykład. No to warunki już były lepsze. To było... ...44 rok. Kiedy Majdanek musiał być opróżniony i więźniowie wywiezieni do Niemiec, już dalej od frontu wschodniego. Ale jaki miesiąc, ja tego nie pamiętam. Bo to wszystko było stopniowo. Nie pamiętam. Ale to jest gdzieś przecież historia, to wszystko. To jest zapisane wszystko dokładnie. Najtragiczniejsze to były to mordowanie tych młodych ludzi nocami na pawiaku. Ale jeszcze, gdyby nam pan powiedział o Gross-Rosen, tak? Jak wyglądał, czy to był duży transport, ten z Majdanka do Gross-Rosen? Duży transport, tak.
duży transport z Majdanka do Grozrozen był. I w Grozrozen, to jest taka mała stacyjka Grozrozen była. I pociąg tam stanął. I myśmy wszyscy na peronie czekali. I przyjechały takie małe ciężarówki, takie jakieś takie samochody z butami, bo nas ładowali na Majdanku bez butów, żeby nie uciekać, bo to być ucieczki w czasie transportu. Bo człowiek ma gołą nogę, to wyskoczyć na peron, tam to pełno tych takich kamieni rozrzuconych, że nawet na torach jest. To było bardzo ciężko. A to, więc oni dopiero na tym peronie w Grozrozen wysypali takie drewniaki, całe w drewnie wrzeźbione takie. Całe tam nie było ani kawałka innej materii, tylko drewna. Te drewniaki niemieckie, one miały specjalną nazwę jakieś takie. Po prostu drewniane chodaki takie. I dostali 5 minut, że każdy musiał wybrać dwa takie buty i już ustawić się w szeregu już do transportu. Ja włożyłem jakieś buciory, takie drewniane, ale lewy but tak mnie tutaj obcierał, że od razu miałem zakrwawioną nogę. A już buta zmienić nie mogłem, już. No i do tego Grozrozen pod górę ze stacji. Do obozu, który był na szczycie góry, ja ledwo dolazłem, zresztą zakrwawioną miałem nogę, w ogóle już nie mogłem chodzić. No ale musiałem. Tam sobie opatrzyłem jakimiś szmatami, to zawinąłem. No i potem do końca wojny już miałem tę lewą nogę chorą. Mi się to nie zagaiło. A jeszcze gdyby nam Pan powiedział parę słów o pracy tam w Grozrozen, bo Pan był tokarzem, tak? Tak. Ja byłem wyszkolony, ponieważ ja miałem w dokumentach napisane autoszlosser, czyli mechanik samochodowy. No to pytali, że ona tokarnie, no to potrafię. Posadzili mnie przy tokarni, ale był taki forarbeiter, Polak, bardzo kulturalny, miły człowiek. I on mnie bardzo szybko nauczył na tej tokarni. On sam ją ustawiał, wyregulował i potem powiedział, jak mam to robić. Ja się nauczyłem i zrobiłem, byłem bardzo dobrym tokarzem. I pracowałem jako tokarz cały czas. Mam jeszcze innym obozie i też jako tokarz pracowałem. Już się przyjęło, że jestem tokarzem. Tak. A jeszcze jakby nam Pan opowiedział, to znaczy powiedział parę słów, bo tutaj rozmawialiśmy o sygnecie, który Pan ma na palcu. Tak. No to proszę nam powiedzieć, skąd ma Pan ten sygnet? No, ten sygnet chciałem coś posłać żonie z Majdanka. I taki więzień, co przy stole takim ślusarskim pracował, powiedział, że zrobi mi pierścionek dla żony. I zrobił ten pierścionek właśnie. Mm-hmm. Jak go zdejmę. Muszę czymś zmoczyć palec. Nie. To my po prostu zrobimy zdjęcie, tak? Zrobimy zdjęcie i to wykonał. Kto to wykonał? Jeszcze raz. Ślusarz. Mój kolega. Pracował jako ślusarz na Majdanku, na warsztacie ślusarskim. To są inicjały. Ja nazwiska już nie pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze. Byliśmy zaprzyjaźnieni. Ja nie pamiętam, więc dziś nie pamiętam. A z jakiego materiału jest wykonany ten sygnet? Srebro. Ze srebrnej łyżeczki.
I tam są jakieś inicjały, tak? Proszę? Tam na tym sygnecie są jakieś inicjały, tak? Tak. To jest K.A. Krystyna i Adam. Żona moja Krystyna i ja Adam. Tak. Więc on to zrobi taki zaręczynowy pierścionek. Proszę nie zdejmować, nie. Nie, on zejdzie, musi zejść. Gdybym miał trochę wody i mydła, to bym zupełnie lekko zszedł. Nie, ale tak to już mamy zdjęcia. Nie ma potrzeby, naprawdę. Co tam napisane, żeby zobaczyć? Ale to już nam pan opowiedział. Tak. Dobra. A jeśli chodzi o Grossrosen, to pan przebywał tam do wyzwolenia, tak? W obozie? Nie. Grossrosen to był obóz tylko taki przejściowy, skąd wysyłano na komanda. Tak. Grossrosen miał masę komand różnych takich podobozów, gdzie pracowało się fizycznie w różnych działach. Tam i kamieniarze, co drogi budowali i mechanicy. Remonty samochodów robili. To był obóz rozdzielczy. Tam nie, tam się na stałe nie było. Tam przyjeżdżał transport i ten transport starał się jak najszybko rozprowadzić do mniejszych obozów według kwalifikacji więźniów. To był dobry system, bo dostosowali fachowców w różnych dziedzinach i ci fachowcy pracowali potem już w różnych innych pod obozach, tak zwany komanda. A sam obóz w Grossrosen to był niewielki. To były same tylko biura, centralna taka kartoteka jakaś więźniów. A więźniowie byli rozsyłani do różnych innych podobozów. Podległych Grossrosen. A czy coś się zachowało w ogóle z tego okresu, właśnie z okresu wojny? To znaczy ma pan pamiątkę, właśnie ten pierścionek, ten sygnet, a czy coś jeszcze, jakaś korespondencja, czy jakieś pamiątki osobiste? No, ja pisałem do domu kartki. Wolno było kartki pisać, ale to musiało być samo po niemiecku i bardzo krótko. Jestem zdrów i tak dalej. Już nic mi się... Wszystko jest w porządku, pozdrawiam serdecznie. Tak. Takie króciutkie karteczki. No te karteczki się zachowały niektóre. Bo jeszcze żona je przechowała. Można by z tego zrobić kserokopię, bo tam jest stempel cenzury obozowej. Jakieś takie niemieckie te.